Uncles Extreme Hobby. Najlepsi pracują z najlepszymi. Szymon Kołecki, analizując dzisiaj te stare-downy, to muszę ci powiedzieć, że jeden z dłuższych, który wykonałeś z Mariuszem, długo patrzyliście sobie w oczy. O czym myślałeś? Niczym. Zastanawiałem się, patrząc z Mariusza oczy, co on sobie myśli. Robiłem wszystko, żeby go jak gdyby przetrzymać. No, takie miałem zadanie. Poza tym bardzo mi się tu podobało na tej scenie i nie chciałem za szybko z nich schodzić. Mówiłeś mi wczoraj, że dzisiaj te obowiązki o 14 godzinie udało się wypełnić? Nie, to jest jutro. To jest jutro, to jest w dniu walki, także dopiero jutro. A dotychczas te dzisiejsze wypełniłem. Ale widać, że chyba spałeś. To jest jednak twoja godzina. Tak. Znaczy nie teraz, już wstałem koło 17. Bardzo spokojny. Pytanie, czy gotowy? Na to pytanie odpowie zawsze walka. Ja uważam, że jestem gotowy. Świetnie przepracowałem 4 miesiące. Jestem w doskonałej formie fizycznej, zdrowotnej. Ale to zawsze musi dopiero zostać potwierdzone pojedynkiem. Mariusz pokazywał swoje treningi, ale głównie na siłowni. Mniej było tego MMA, takie odniosłem wrażenie. Jak ty to odebrałeś? Moich nie widzieliście praktycznie wcale. To nie oznacza, że ich nie było. Ale faktycznie myślę, że więcej Mariusz przygotował się siłowo do tej walki niż do innych, a mniej jednak na macie. Wczoraj rozmawiając z Mariuszem właśnie o to spytałem, o ten aspekt, ponieważ ty mi wspomniałeś, że jesteś około tak 10% silniejszy niż zazwyczaj do tej walki. On się przyznał, że również zrobił więcej treningu siłowego, ale te 118 planował, żeby jednak wnieść na wagę, więc no, mówi, że to będzie jego atut duży. Czy też tak uważasz? Myślę, że jeśli się doszukiwać jakichś atutów poza doświadczeniem Mariusza, to faktycznie w wadze. No 15 kg przewagi jednak zawsze jest atutem, przynajmniej w pierwszej fazie pojedynku. W dalszej może już ten atut stracić. Trener Okniński chyba nie wpłynął na relacje między wami, bo widziałem, że no są pozytywne, krótko mówiąc. Wiadomo, że mamy walkę przed sobą i musimy jednak się pobić jutro i to dosyć mocno. Natomiast poza tym nie mamy żadnego wrogiego nastawienia do siebie. Z tego powodu też jest to trudniejsza walka niż inne, bo walczę z gościem, którego dosyć dobrze znam. Ale taka jest praca, to trzeba wykonać. Może za wcześnie, żeby o to pytać, ale wychodzisz poza tę walkę. Co dalej, jeżeli wygrasz z Mariuszem? Nie wychodzę poza tą walkę. Do jutra się koncentruję na walce, a jak ją skończę, możecie mi zadawać dalej te pytania. Ja zadałem inne, bo wyszedłeś dzisiaj do tego stare-downu, miałeś okazję się przekonać, bardzo dużo ludzi tu było, mówisz, że ci się to podoba. To jest ta różnica, czy już na tym etapie możesz powiedzieć, że czujesz różnicę między wcześniejszymi występami dla Federacji Babilon, a teraz dla KSW? No, na pewno było więcej ludzi na ważeniu, ale ja wiem, to nie jest jakaś drastyczna różnica. W Babilonie też kilka było fajnych ważeń, na przykład w Fełku, w galerii handlowej też było dużo ludzi, także... Nie, no wiadomo, że tu jest większa pompa, większa jakość, większy rozpęd, ale ja na scenie koncentrowałem się na moim przeciwniku, a nie na widzach. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, ja cię nazwałem prostym rzemieślnikiem, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Komplement. Oczywiście, taki był. Natomiast czy już ten stres się zaczyna udzielać, czy już jesteś w stanie panować nad tymi emocjami? Wielokrotnie mówiłem, że o walce, o taktyce, o przeciwniku to myślę od wielu tygodni. Idąc spać, budząc się, analizuję walkę na setki różnych możliwych sposobów i od emocji nie da się uciec. Natomiast ja mam to wieloletnie doświadczenie i wiem, że te emocje akumuluję w to, co mi pomoże w walce odnieść zwycięstwo. Gale KSW to naprawdę tysiące osób na publice. Czy będzie to Octagon Jitters, jak to się mówi właśnie, czy to wpłynie na ten występ? Chodzi mi o stres, krótko mówiąc, spowodowany publiką, która jest dużo większa niż w poprzednich galach, na których walczyłeś. Na to też będę mógł odpowiedzieć jutro, ale jeśli miałoby ilość publiczności wpłynąć na stres związany z walką moją, to znaczy, że jestem w nieodpowiednim miejscu. Nie może to wpłynąć. Na tej karcie dwóch innych olimpijczyków... Jak sądzisz, skąd takie decyzje, żeby przechodzić do MMA przez coraz większą rzeszę sportowców? Myślę, że w pewnym wieku w sporcie olimpijskim ludzie zaczynają być spełnieni, a jeszcze nie są na tyle wiekowi, żeby już kończyć karierę sportową. I MMA jest fantastycznym miejscem, do którego można dążyć, w którym można się dalej rozwijać. Na koniec taki smaczek. Podobno Luke Rockhold będzie walczył z Jankiem Błachowiczem. Wiem, że to był twój ulubiony zawodnik. Słyszałeś o tej walce? Tak, słyszałem o tej walce, ale jak ma walczyć z Jankiem, to już nie jest moim ulubionym zawodnikiem. Już się przerzuciłem na Skrena i na innych zawodników, na Daniela Cormiera na przykład. Rockhold od dawna jakoś nie walczy, a jak walczył, to dostał knockout od Romero. Ostatnio trochę stracił w moich oczach, ale faktycznie, no, kontrolę parterową, mimo że on dobrze bije też, ale mi się podobała też jego kontrola parterowa, ale teraz dostanie baty od Janka. Czyli dalej zarywasz noce dla UFC? Nie zawsze zarywam, ale jak walczą Polacy, to faktycznie tak. Sporo można wyciągnąć z oglądania takich gal?
Można dużo wyciągnąć, w ogóle nie tylko z gal UFC, ale z wielu gal, które stoją na wysokim poziomie sportowym i staram się je oglądać jak tylko mogę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.